Dosyć długo w tym mieście jestem i kilka kadencji, ale nie spotkałem się z takim czym, żeby komisja rewizyjna, to znaczy się, była w składzie takim, że sędziowie są w sprawie własnej, swojej sprawy. Nie wiem, ale wiem o tym, że była umowa, już tutaj tą sprawę poruszył na ubiegłej sesji radny pan Szymański, że czterech radnych ma być z opozycji i trzech z koalicji. Czyli większość by była radnych z opozycji, która zwyczajem polskim i miastach tak to się... Jeżeli można powiedzieć, kiedy było rozmowy o funkcjonowaniu komisji rewizyjnej, byliśmy na stanowisku tego typu, że musi być przedstawiciel wszystkich klubów w komisji rewizyjnej. Obecnie zmieniło się orzecznictwo. Jest to uprawnienie, to co wcześniej radni podczas dyskusji podnosili, że tak powinno być. A więc tutaj jest każdego wola pracy w tej komisji. Ze swojej strony zapewniam, że jeżeli będzie wola jakiegokolwiek radnego pracy w komisji rewizyjnej czy przedstawiciela klubu, zawsze taka sprawa, będzie to sprawa otwarta. Panie radny Antoni, że tak powiem, pan bardzo długo pracuje w samorządzie, ale okazuje się, że z tą pamięcią różnie bywa. W roku 1998, jak pan był radny, 2002, przewodniczącym komisji rewizyjnej był święty pamięci Andrzej Wieczykowski. Reprezentował wówczas, jak pan wie, większościową koalicję w tej Radzie. Tak to było. No to przypomnę tylko, pan mówi, że to nigdy nie było w historii, więc ja tą historię ostatnią tylko. W latach 2002-2006 też przewodniczący, czy przewodnicząca, nie pamiętam, był też z większościowym udziałem, że tak powiem, większościową część sali reprezentował. Zgadzam się, że co do zasady szef komisji rewizyjnej powinien być z opozycji. Tylko pan radny mówi o tej stronie zewnętrznej. Tu tak było. Ja sobie przypominam, jak było czwórka osób z opozycji, która była w komisji rewizyjnej, sami zrezygnowali, rozumiem, bo była umowa. Umowa dotyczyła również pracy merytorycznej, że komisja będzie pracowała merytorycznie, panie Antoni. A jaka jest merytoryka, jeżeli się namawia osobę do składania skargi na prezydenta, który złożył skargę na prezydenta, mając w ręku przegrany proces sądowy. Przegrał proces sądowy. Skarga, wie pan, a to jest merytoryczna dyskusja? Przewodniczący, szanowni państwo, do was czekanie do pana prezydenta, żeby pan prezydent wyjaśnił, kto namawiał osobę do złożenia skargi na prezydenta. Bo z pana wypowiedzi prawie wynikało wprost, że robili to członkowie komisji lub któryś z członków komisji zasiadającej na tej sali, a będący w opozycji do pana ugrupowania. Tak to można zrozumieć. Bardzo bym prosił, żeby podał pan więcej szczegółów. Prezydent jak zwykle lubi ubarwiać i oczywiście komentować pewne rzeczy pod siebie. Niejednokrotnie na tej sali i także na konferencji prasowej mówiłem o tym, że komisja pracowała merytorycznie. Mało tego, pan przewodniczący komisji rewizyjnej nigdy, ani na komisji, ani na sesji, ani w jakichkolwiek innych wypowiedziach nie powiedział, że komisja nie pracuje merytorycznie. Więc szczerze mówiąc, to jest bardzo istotny element, tym bardziej, że przewodniczący komisji rewizyjnej należy do grona osób, które wspierają pana prezydenta. Oczywiście nie zgodzę się z tym, że komisja pracowała merytorycznie. W rozmowach z panem przewodniczącym komisji, nie ma go tutaj dzisiaj co prawda, ale w tej konkretnej sprawie, o której pan prezydent Malinowski mówił, pan przewodniczący wypowiadał swoje zdanie, że no, nie może być mowy o pracy merytorycznej w momencie, kiedy podważa się wyroki sądów. To według pana Szymańskiego sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Jeśli komisja rewizyjna ma według takiej zasady działać, to przepraszam, no to z merytoryczną pracą nie ma to nic wspólnego, tak? Jeśli są dwa wyroki sądów mówiące o tym, że osoba, która skarży prezydenta, nie ma racji, tak? A komisja rewizyjna większością głosów opozycji jednak stwierdza, że prezydent jest winny, no to coś tu nie jest.